Polska przez kilkaset lat była wielokulturową mozaiką, domem dla największej diaspory żydowskiej na świecie. Jednak po II wojnie światowej w historii polskich Żydów powstało głębokie pęknięcie. Luka w przestrzeni i pamięci wołająca o działanie. My name is Rainer Mahlamäki and I am the architect of this building, the Museum, the History of Polish Jews. W 2005 roku idea muzeum zaczęła się urzeczywistniać. I nie była to wizja Muzeum Zagłady, lecz Muzeum Życia, opowiadającego o życiu polskich Żydów na przestrzeni tysiąca lat, od średniowiecza do dziś. We need light here, a natural radiance to brighten the surroundings and bring out new tones from the dim background. Międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt muzeum spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano 250 projektów z 36 krajów. Wygrało fińskie biuro architektoniczne Lahdelma and Mahlamäki Architects. Budowa ruszyła w 2009 roku w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy, dawniej zamieszkałym przez żydowską społeczność, tuż obok pomnika bohaterów getta. We created a building full of light. The design refers to the 1,000 years of Jewish presence in Poland, a presence that was broken by the Holocaust. You see a simple form split by a wide fracture directly opposite the monument. Sercem muzeum będzie multimedialna wystawa główna, która pokaże życie polskich Żydów na przestrzeni wieków. Na 16 tysiącach metrów kwadratowych znajdą się również wystawy czasowe, sale zajęciowe i konferencyjne, przestrzeń dla dzieci, biblioteka i centrum informacji. Nowoczesne audytorium mieszczące 450 gości zaprosi na spektakle teatralne, koncerty, dyskusje i konferencje. Muzeum Historii Żydów Polskich będzie tętniącym życiem Centrum Edukacji i Kultury. Wyznaczy nowe standardy obcowania z historią. Będzie miejscem otwartym na dialog, różnorodność poglądów i zwiedzających. Muzeum ważnym dla Polaków i gości z zagranicy. Swoją działalność programową w nowej siedzibie muzeum rozpocznie już na początku 2013 roku.